Witam Państwa, proszę o ciszę. Zaczynamy, troszeczkę było opóźnienie, przepraszamy za to. Witamy naszego gościa, profesora Jeromskiego. Proszę o brawa. Ja się nazywam Krzysztof Lech Łukrza, reprezentuję tutaj stronę Kontrrewolucja Narodowa, która jest organizatorem, współorganizatorem razem z Centrum Edukacyjnym Powiśle. No nie będę przedłużał, tytuł dzisiejszego wystąpienia to Kontrrewolucja i generał Francisco Franco. Powiem tylko o jednej ciekawostce. Jest dzisiaj na sali Hiszpan z kraju Basków, dokładnie, pan Roberto, któremu będzie ten wykład tłumaczony po hiszpańsku. Jest on wielkim admiratorem właśnie generała Francisco Franco. Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu do tej pory się odbyło się kilka wykładów, między innymi z Krzysztofem Karoniem, z profesorem Bartyzelem, z Ronaldem Laseckim, z Janem Engelgardem. Te wszystkie wykłady są dostępne na YouTubie, na kanale Polskie Sprawy, niektóre także na TAK TV. Zachęcamy do subskrypcji tych kanałów, zachęcamy do polubienia strony Kontrrewolucja Narodowa i oddajemy głos panu profesorowi. Dziękuję serdecznie. Pozwólcie Państwo, że będę siedział. Ja tylko chciałem przeprosić za małe opóźnienie, ale wynikło ono z tego, że przyjechałem wcześniej, ale krążyłem chyba za 20 minut, żeby znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a jak zaparkowałem, to przypomniałem sobie, jak tu przyszedłem, że zostawiłem telefon na siedzeniu, bo miałem go zabrać, jak załaduję się z książkami. No i skutek był taki, że sobie przypomniałem, że on tam został, no i może świecić i ktoś sobie może ten telefon wziąć razem z szybą. Dlatego też stąd opóźnienie, przepraszam, z mojej winy. Temat dzisiejszy dotyczy kontrrewolucji w Hiszpanii, kontrrewolucji generała Franco. Ja nie jestem historykiem z wykształcenia, w związku z czym nie będę tutaj opowiadał historycznie, to znaczy faktograficznie, z datami, co, po czym dalej i tak dalej. Dlatego, że myślę, że od tego są historycy i jest w Polsce paru zawodowych historyków, którzy się Hiszpanią i generałem Franco zajmuje, na przykład, nie wiem, pan profesor Skibiński, może to zostanie kiedyś zaproszony na taki wykład. Myślę, że sobie lepiej z tym da rady niż ja i ja się skupię na czym się znam, o czym kiedyś napisałem książkę. Tutaj zresztą dwa ostatnie widzę egzemplarze, jakie były już wykupione. Wykupione są to w ogóle dwa ostatnie egzemplarze, które są. Jedyny trzeci, który został, to jest mój własny, którego już nie sprzedam, nie oddam, bo nie będę miał swojego. Trzeba pomyśleć o rozdruku, skoro tak jest. No, być może nie jest to zły pomysł, bo jest to książka, rzeczywiście, która się sprzedała w sumie w nakładzie 1000 sztuk, co jak na polskie standardy książek naukowych jest wynikiem niezłym, bo w Polsce zwykle książki się sprzedaje naukowe w nakładzie 300-500 sztuk. Także jest to książka, która się ciągle cieszy popularnością. Ja chciałbym się dzisiaj skupić przede wszystkim na tym, ponieważ temat dotyczy kontrrewolucji Franco, będę chciał się skupić na problemie, na czym ta kontrrewolucja polegała, jakie były jej główne idee. Dlatego, że frankizm jako doktryna polityczna w Polsce właściwie niewiele jest znany, dlatego że w Polsce jest bardzo duży problem ze źródłami, z tego powodu, że w całym okresie frankistowskim, w okresie PRL-u, tych książek w ogóle nie sprowadzano, a jeśli jakieś były sprowadzane, to były to prace napisane przez krytyków frankizmu i zwykle miały coś o proletariacie albo marksizmie w tytule. Dlatego, zresztą powiem szczerze, literatura antyfrankistowska, ja nie wiem, czy nawet nie jest większa niż frankistowska, dlatego że rzeczywiście liczba osób, które przeciwko Franco w samej Hiszpanii występowała, jest bardzo znacząca i byli rozsiani po całym świecie. No i cóż, ludzie zadowoleni książek raczej nie piszą, piszą ci, którzy chcą przeciwko czemuś zaprotestować. I dlatego ta literatura antyfrankistowska jest zdecydowanie lepiej dostępna. Omawiając doktrynę frankizmu, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Mianowicie mamy w języku polskim bardzo dużą skłonność do nadużywania słowa ideologia. Wszystko w języku polskim może być ideologią. Co, powiem tak, nie wiem,
mówi się czasami o ideologii Kościoła katolickiego. Ja kiedyś w jakimś programie prowadzonym przez miłośników psów usłyszałem, że psy posiadają ideologię. Ideologia psia, to od razu wyjaśnię, polega na tym, że jak pies poczuje zapach czegoś dobrego, mięsnego, to natychmiast pędzi w tamtym kierunku. To jest ideologia. Dlatego słowo to jest w języku polskim bardzo rozpowszechnione, uproszczone i zafałszowujące treść. Jako politolog ideologię definiuję jako całokształt poglądów na świat. To znaczy w ramach ideologii musi się znajdować doktryna polityczna, ekonomiczna, kulturowa, sens ludzkiego życia i jego egzystencji w świecie. Innymi słowy, znajduje się w ideologii pewien całościowy obraz świata, który w świecie tradycyjnym ludziom dawała religia. Można powiedzieć, że ideologia jest rodzajem świeckiej religii, która podobnie jak religia opisuje cały świat i tłumaczy, po co człowiek na tym świecie jest i żyje. W związku z czym wszystkie ideologie nowożytne, liberalizm, marksizm, socjaldemokracja, libertarianizm czy nie wiem, faszyzm, opisują cały sens ludzkiej egzystencji i w sposób konieczny wchodzą tutaj w głęboki konflikt z Kościołem katolickim. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki, czy w ogóle szerzej chrześcijaństwo, również dokonało znacznie wcześniej, 2000 lat temu, a potem poprzez tradycję katolicką, podobnego opisu świata, ludzkiego sensu życia w tym świecie, dobra, zła, co jest moralne, co jest niemoralne, jak świat powinien wyglądać, jak powinni również zachowywać się ludzie. I to powoduje, że frankizm nie może być ideologią. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli odwołuje się do nauczania Kościoła katolickiego i jego podstawą był, i trudno sobie frankizm w ogóle wyobrazić bez tej podstawy, katolicyzm, to skutek tego jest taki, że nie może być ideologią. Dlatego nie można mówić o frankizmie jako o ideologii. Frankizm jest doktryną polityczną, opartą o nauczanie Kościoła katolickiego. Zresztą pomiędzy ideologią a religią jest bardzo, czy właściwie religią, przepraszam, ideologią a doktryną, jest bardzo prosty papierek lakmusowy, żeby sprawdzić, co jest doktryną, a co ideologią. Mianowicie ideologie formułują pogląd na temat tego, co jest moralne i niemoralne. Jeśli jakiś światopogląd formułuje, że to jest moralne, a to jest niemoralne, a nie jest to religia, to znaczy, że jest ideologia. I dlatego frankizm z tego pierwszego powodu ideologią nie jest i być nie może. Po drugie, frankizm jest słowem bardzo ogólnikowym, które przywołuje nam myśl o tym, że mamy tutaj do czynienia jednolite i zorganizowane stronnictwo polityczne, partię polityczną, czy też w tym przypadku monopartię. Oczywiście frankizm taką partię posiada. Najpierw jest to Falange, potem przemianowana na Movimiento Nacional, Ruch Narodowy. Ale frankizm jako taki nie reprezentuje jednolitego światopoglądu. Dlaczego? Dlatego, że składa się z bardzo różnych elementów składowych, które powstały przed wybuchem wojny domowej w 1936 roku i frankizm należy traktować jako swojego rodzaju zjednoczenie, federację różnego rodzaju ruchów prawicowych, katolickich i wojskowych. Tych ruchów różni badacze, elementów składowych, różni badacze wymieniają różną ilość, dlatego że pewne podziały nie są ostre. Co jeszcze jest częścią danego ruchu, co jest jakby oddzielnym ruchem, no bo są to ruchy skupione wokół osób,
czasopism różnego rodzaju instytucji, które wszystkie współbytują w obozie frankistowskim. Ja będę tutaj w swoim wykładzie wymieniał ich cztery, przy czym proszę pamiętać o tym, że są to jakby taki podział na cztery najważniejsze, bo też nie chcę wchodzić w nadmierne szczegóły, nazwiska, osoby, ruchy, które zapewne Państwu niewiele powiedzą. W hiszpańskiej politologii ten typ funkcjonowania monopartii, czy też partii politycznej rządzącej, jednej, doczekał się bardzo wielu opracowań, dlatego że hiszpańscy politolodzy traktowali to jako pewien fenomen charakterystyczny dla Hiszpanii. To nie jest do końca prawda, że tylko dla Hiszpanii, ale w Hiszpanii rzeczywiście on jest bardzo wyrazisty. I określają to mianem rodzin politycznych. Mianowicie, że istnieją rodziny polityczne, które tworzą frankizm jako taki. Jakie to ma znaczenie? Mianowicie ma to znaczenie takie, że jakkolwiek może się to wydawać na pozór paradoksalne i dziwne, dyktatura generała Franco jest dyktaturą w jakiś sposób pluralistyczną. Dlaczego? Dlatego, że nam się kojarzy dyktatura jako rządy jednej osoby, która całemu państwu jakby nadaje jego wizję, światopogląd, doktrynę. W Hiszpanii Franco coś takiego właściwie nie istnieje, dlatego że mamy te rodziny polityczne, jest ich kilka, one się w wielu kwestiach fundamentalnie ze sobą różnią. I tylko w kilku, ale naprawdę podstawowych, są ze sobą zgodne. Przez cały okres funkcjonowania frankizmu, czyli przez lat 40, poszczególne rodziny polityczne spierają się o ustrój państwa, na przykład monarchia czy republika po śmierci Franco. Spierają się o politykę zagraniczną, szczególnie jest to widoczne w okresie II wojny światowej, a mianowicie jest to pytanie podstawowe, czy należy się przyłączyć do Hitlera, czy też należy zachować neutralność. Jest to gorący spór, który funkcjonuje cały czas w Hiszpanii w okresie trwania frankizmu, nazwijmy go tak ogólnie, spór o modernizację. To znaczy, czy Hiszpania powinna pójść drogą rozwiązań korporacyjnych, korporacjonizmu katolickiego, a może zbliżonego do faszyzmu włoskiego, czy też pójść drogą wolnorynkową. Takich sporów, można powiedzieć, istnieje cały czas wiele. I cechą charakterystyczną frankizmu jest to, że generał Franco nigdy nie pozwala, aby jedna z frakcji zatriumfowała nad całym ruchem i narzuciła swój światopogląd szczegółowy całemu frankizmowi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli frankizm potraktujemy jako ten limitowany, ograniczony pluralizm polityczny, to można powiedzieć, że w obozie frankistowskim znajduje się wszystko, co jest na prawo od centrum politycznego. W przypadku Hiszpanii właściwie istniało w 1936 roku tylko lewica i prawica, centrum nie było. Czyli w związku z czym wszystko, że tak powiem, co nie jest lewicowe, znalazło się w obozie frankistowskim. I cały sposób funkcjonowania tego systemu politycznego polega na tym, że Franco zwykle jednej grupie przekazuje władzę, aby rządziła. Ale zawsze dba o to, aby wszystkie pozostałe rodziny polityczne nie zostały całkowicie wyparte z obozu rządzącego, aby zachowały na przykład po jednym ministerstwie, po ileś tam, prawda, innych funkcji, zachowały własne czasopisma i mogły prowadzić dyskusje. Cały pomysł na państwo Franco bowiem polega na tym, że nie wolno pozwolić, aby któraś z grup będących w obozie frankistowskim została z niego wypchnięta i przeszła do opozycji. Bo razem z grupą przechodzącą do opozycji przechodzą ludzie, którzy hołdują jej poglądom. Grupa może być, można powiedzieć, w obozie rządzącym w jakiś sposób zmarginalizowana, ale musi w nim zostać.
I nie może być tak, że jedna grupa wygrywa i wszystkie pozostałe grupy, można powiedzieć w języku polskim, no wycina, jak to się mówi, prawda? Nikt nie zostaje i wtedy jedna grupa się cieszy. Problem polega na tym, że inne grupy przechodzą do opozycji, a wraz z nimi ludzie je popierający i obóz polityczny robi się coraz bardziej cieniutki, malutki, aż zostaje jakiś nieomylny, prawda, przywódca razem z grupką pretorian, który w pewnym momencie się okazuje, że zaczyna mieć nikłe poparcie społeczne. A jak ma nikłe poparcie społeczne, to od razu zmienia charakter systemu politycznego. Politologia twierdzi, socjologia właściwie polityki, że nie jest w stanie się utrzymać przy władzy system polityczny, który nie posiada przynajmniej 30% poparcia społecznego. Jeżeli zaczyna posiadać mniej, no to musi się opierać na wojsku, policji, służbach. I dlatego Franco bardzo dbał o to, żeby żadna grupa nie uzyskała ostatecznej hegemonii, aby nie usunęła do opozycji pozostałych grup w obozie rządzącym i żeby się nie okazało, że frankizm popiera 10% społeczeństwa hiszpańskiego. Takie niebezpieczeństwo w systemach autorytarnych zawsze istnieje i tak naprawdę, jeżeli się to stanie, to jest to takiego systemu autorytarnego po prostu koniec. Ewentualnie musi się przemienić w system totalitarny, w którym się po prostu wszystkich opozycjonistów trzyma w obozach koncentracyjnych albo się ich likwiduje. Hitleryzm czy na przykład stalinizm z klasycznymi przykładami rządów malutkiej grupki, prawda, która wszystkie pozostałe grupy ze swojego obozu wypchnęła, zniszczyła, zlikwidowała, prawda, i potem może się opierać już wyłącznie na sile. Teraz tak, gdybyśmy mieli w partii rządzącej, w Falange, a potem w Movimiento Nacional, wyróżnić grupy podstawowe, to ja jestem zdania, że należy wyróżnić 4. Aczkolwiek jak mówię, jak się przyjmie bardziej ścisłe kryteria podziału, można 6, 7, 8. Są całe książki w języku hiszpańskim zajmujące się tymi podziałami, problemami, ile tych grup powinno się wyliczyć i według jakich kryteriów. Jest to coś, co ja określam mianem doktryn cząstkowych, czyli tych, które stanowią całościowe wizje świata, a które razem w różnych problemach, będąc ze sobą w sporze, łączą się w jeden wielki obóz frankistowski. Najstarszym tym obozem politycznym wchodzącym w skład frankizmu bez wątpienia są karliści, czy też, jak to woli inaczej, tradycjonaliści. Jest to grupa najstarsza, formalnie powstała jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, aczkolwiek jej prehistoria tak naprawdę sięga jeszcze końca wieku XVIII, tylko jeszcze tej nazwy nie było. Ci karliści powstała od imienia Don Carlosa, który w wyniku zmiany sposobu dziedziczenia tronu został odsunięty od tegoż dziedziczenia. Jest to ruch, który jest bardzo silnym i starym ruchem społecznym w Hiszpanii, dlatego że kiedy w 1036 roku zaczyna się powstanie frankistowskie, no to on już funkcjonuje około 150 lat. To jest, można powiedzieć, na takiej zasadzie. Pradziadek był karlistą, dziadek był karlistą, tata był karlistą, no i to najmłodszy też jest karlistą. Jak się patrzy na paru karlistów dzisiejszych hiszpańskich znam, no to ich pradziadkowie też byli karlistami. To jest pewien fenomen, dlatego że jest to, można powiedzieć, ludzie zwykle mają poglądy i nie zawsze syn ma takie jak ojciec. Karlis jest charakterystyczny dlatego, że ma charakter dość mocno regionalny, no to jest właśnie, prawda, Nawarra, kraj Basków, prawda, naszego gościa, chociaż oczywiście też nie cały. I jest to ruch bardzo silnie tradycjonalistyczny. To znaczy ruch z jednej strony katolicki, nie zawaham się powiedzieć, w duchu takiego hiszpańskiej kontrreformacji barokowej. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić rzeczywiście ruch dwudziestowieczny, konserwatywny, prawicowy w Europie o takim poziomie negacji państwa i świata nowożytnego. Dlatego, że jest to ruch, który neguje scentralizowane, nowoczesne, współczesne, suwerenne państwo.
do tego stopnia, że neguje właściwie używania słowa Hiszpania w liczbie pojedynczej. Mowa jest o Hiszpaniach, dlatego że się odwołanie do tradycyjnego podziału politycznego Hiszpanii, Królestw Kastylii i Leonu, Aragonii i Nawarr. Wraz z tym poglądem idzie również negacja całego nowoczesnego państwa, jego administracji. Jest to ruch głoszący bardzo, nazwijmy to w ten sposób, zdecentralizowaną wizję państwa, a właściwie uznającą, że obszary, poszczególne regiony istniały wcześniej niż państwo i państwo po prostu nie ma prawa wtargnąć w ich obszar, jeżeli one nie dokonały cesji swoich uprawnień w kierunku państwa. Ruch o charakterze zdecydowanie wiejskim i protestujący przeciwko modernizacji, uprzemysłowieniu i likwidacji, nazwijmy to tak ogólnie, społeczeństwa tradycyjno-patriarchalnego. Karlizm jest ruchem dobrze zorganizowanym, szczególnie ciekawe, przed okresie przed wybuchem wojny domowej w 1936 roku przychodzi znaczący renesans. Zaczyna się rozpowszechniać na przykład na południową Hiszpanię, gdzie wcześniej go nie było właściwie, przez kilkadziesiąt lat. I karlizm posiada przy dobrej organizacji wewnętrznej, własnych grupach bojowych, reketes, prawda, którzy w 1936 roku 50 tysięcy ludzi wystawili w ciągu kilku dni, posiada jedną zdecydowaną słabość. Mianowicie nie ma pomysłu, jak swoją tradycjonalistyczną, taką wiejsko-patriarchalną koncepcję świata i katolicką wcielić w życie. Dlaczego? Dlatego, że jest ruchem głoszącym radykalną decentralizację, podczas kiedy zmiana rzeczywistości politycznej wymagałaby raczej dyktatury i zjednoczenia w ręku, prawda, całej władzy. Karlizm, w związku z czym posiada z punktu widzenia Franco ciekawą doktrynę społeczną, ale nie posiada nowoczesnego narzędzia politycznego, aby próbować ją wcielić w życie. Drugim posiadającym już to narzędzie składnikiem frankizmu jest grupa, która jest dosyć trudna do nazwania. Ona pochodzi też z XIX wieku. Była to grupa popierająca liberalną monarchię w Madrycie, która z karlistami walczyła i która w latach 1923-31 popierała taką, bym powiedział, dość liberalną dyktaturę generała Miguela Primo de Rivera. Jest to grupa, którą cechą charakterystyczną jest chęć modernizacji Hiszpanii, ale z zachowaniem tradycyjnych katolickich wartości i element bardzo istotny, mianowicie z zachowaniem instytucji monarchii, co stanowi bardzo poważny problem, szczególnie we współpracy z karlistami, ponieważ obydwie grupy popierają pretendentów z innych linii dynastii. No bo tam karliści powstali w wyniku odebrania Don Carlosowi prawa do tronu i w związku z czym jakby ten problem dynastyczny jest bardzo istotny. Następną grupą, która jest istotna tutaj, jest to, można powiedzieć, nie tyle politycznie, co bardzo w sposób znaczący ideowo, jest grupa wywodząca się, grupa nacjonalistyczna, wywodząca się z czegoś, co Hiszpanie określają mianem pokolenia 98, czyli myślicieli, którzy zaczęli pisać i zastanawiać się nad rzeczywistością w wyniku klęski wojennej, którą poniosła Hiszpania w roku 1898 z rąk Stanów Zjednoczonych, tracąc Puerto Rico, Kubę i Filipiny w wyniku tej porażki. Było tam bez jednego wystrzału, prawda? Nie, z wystrzałami, tylko z jednej strony. Z jednej strony. Tak, dlatego że hiszpańskie okręty były tak przestarzałe, że nie były w stanie strzelać na tą odległość, w której zostały zatopione. Także była to porażka oczywiście kompromitująca, no to nie była porażka, była klęska po prostu. Tak. I jakby z tej grupy najważniejszym myślicielem jest, w moim przekonaniu,
najwybitniejszy dwudziestowieczny myśliciel hiszpański, czy w ogóle hiszpańskojęzyczny, mianowicie Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu jest myślicielem, tu nie będę wchodził w wielkie szczegóły, który tworzy taki swój własny nowotwór słowny, jak ja to nazywam, czyli nowe słowo. Mianowicie tworzy słowo hispanidad, coś, co po polsku trzeba by przetłumaczyć jako hiszpańskość. Nie ma takiego słowa w słowniku, bo to jest jego własne. Ono powstało na wzór słowa christianidad, chrześcijaństwo. Czyli można by powiedzieć, trzeba by to tłumaczyć na polskie jako hiszpaństwo. Tylko po polsku to tak brzmi... Nie, jak żydostwo. Znaczy brzmi w sposób... Dosyć dobrze brzmi, ale jeszcze powiedzmy nie weszło w... No nie weszło w obieg i bym powiedział, że hiszpaństwo kojarzy mi się pejoratywnie. A to jest słowo, które ma być szlachetne, a zupełnie po polsku tak nie brzmi. Także dlatego jest to myśliciel, który przy całej tej idei hispanidad tworzy się cała jego wizja polityczna. Wizja, którą można by określić w pewien sposób nacjonalistyczna, ale ona też taka nie jest. Mianowicie kraje należące hispanidad to nie są tylko Hiszpanie. To są wszystkie kraje w węższym znaczeniu hiszpańskojęzyczne, traktując to również Portugalię i Brazylię, a w szerszym znaczeniu właściwie cały świat hiszpańsko-katolicki. Jest to idea wielkiej unii od Meksyku po Argentynę, aż po Pireneje, prawda? Takiej wielkiej kulturowo-politycznej unii, która ma z jednej strony być unią katolicką i wrócić do idei kontrreformacji i prawda, idei Hiszpanii niosącej zbawienie światu, a z drugiej strony jest to wizja Unii, która ma rzucić wyzwanie światu anglosaskiemu. No bo ta jednak klęska roku 98 cały czas gdzieś tam jak zadra tkwi. I w związku z czym postulująca połączenie tradycjonalistycznego katolicyzmu, dumy hiszpańskiej, nazwijmy to w ten sposób, przeciwko światu protestanckiemu i anglosaskiemu, a wyzwanie ma być rzucone dzięki szybkiej i gwałtownej modernizacji gospodarczej. Można powiedzieć, że Maeztu w żaden sposób nie jest, o ile jest tradycjonalistą kulturowym, zupełnie nie jest tradycjonalistą gospodarczym. Żadnej wsi spokojnej, jak chcieli karliści, tylko przemysł, okręty i tego typu rzeczy. Także jest to, można powiedzieć, wizja tradycjonalistyczno-modernizacyjna. Jakby tutaj kolega Lasecki był, to myślę, żeby się strasznie oprószył. Tak. Pewnie tak. I wreszcie grupa czwarta, ostatnia, jest to Falange, założona przez syna generała Miguela Primo de Rivera, o którym wcześniej wspominałem, rządzącego w latach 20., José Antonia Primo de Rivera. Grupa, która cechuje się, grupa nacjonalistyczna, w tym sensie podobna jakby do pokolenia 98, ale cechująca się również, tak jak Maeztu, bardzo silnym katolicyzmem, ale różniąca się jedną rzeczą. Mianowicie jest to grupa wyrastająca z wielkiego kryzysu gospodarczego 1929 roku i cechująca się radykalizmem społecznym. To znaczy grupa w jakiś sposób, można powiedzieć, no jakbyśmy to powiedzieli we współczesnych standardach, głosząca właśnie taką gospodarkę planową po części, socjalną. Grupa, która uważa, że jej celem jest przyłączenie do hiszpańskiej wspólnoty narodowej hiszpańskiego proletariatu, który uległ marksizmowi, walce klas i ideologiom internacjonalistycznym, czy mówiąc wprost komunizmowi. Gdybyśmy w związku z czym mieli teraz określić jakąś ogólną doktrynę hiszpańskiego frankizmu, to widzimy, że mamy do czynienia z grupami heterogenicznymi, czyli które bardzo wiele elementów dzieli. Nie są one w stanie się porozumieć na przykład w kwestiach podstawowych, monarchia czy republika. Dlaczego? Karliści są monarchistami i popierają pretendenta karlistowskiego, który tam zresztą i umiera na początku wojny domowej i potem popierają innych pretendentów, których legitymowalność nie jest już, że tak powiem, tak oczywista.
Grupa ta, która, prawda, o której wspomniałem, że jest to grupa, prawda, tych wcześniejszych liberałów w Madrycie, która popierała dyktaturę w latach 23-31 generała Miguela Primo de Rivery, z kolei jest monarchistami, ale popiera tą linię Alfonsa XIII, który abdykował w 1936 roku, w związku z czym linię z Madrytu. Maestu i ta grupa właściwie o problemie ustrojowym sensu stricto niewiele się wypowiada, chociaż raczej też się sprzyja tej monarchii właśnie z linii Alfonsa XIII. No i falanga, która jest grupą republikańską. W związku z czym problem, że tak powiem, monarchia czy republika jest, mówiąc delikatnie, bardzo skomplikowany. Problem polityki zagranicznej. W polityce zagranicznej część z tych grup opowiada się zdecydowanie po stronie, sympatyzuje, można powiedzieć, z Włochami faszystowskimi, widząc we Włoszech faszystowskich podobny ruch jak Hiszpania frankistowska, antyliberalny, antydemokratyczny, sprzeciwiający się, można powiedzieć, całemu światu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, liberalno-demokratycznemu. Więc to, taka sympatia jest. Część z tych grup ma, również wykazuje, dosyć tradycyjne na hiszpańskiej prawicy sympatie proniemieckie. Są takie grupy. Oczywiście to, pamiętajcie Państwo, to kiedy to się tam w latach 30. czy na początku 40. działo, to tam o Holokauście, obozach koncentracyjnych i tak dalej, to jeszcze w Hiszpanii w ogóle nikt nie wiedział i nie słyszał. Także to oczywiście ich perspektywa była mocno odmienna. Inne grupy z kolei na przykład uważają, że należy zachować w wojnie neutralność. No bo mamy rok 40-41, Hitler wygrywa. I wydaje się, że Hitler prawie wojnę wygrał i wszystkim się już tak w Europie wydaje, kiedy czerwiec 41, 22 czerwca, Hitler atakuje Związek Radziecki. I wtedy się nagle pierwsze pytanie, no dobra, czy ten Hitler na pewno wygrał tą wojnę? W związku z czym natychmiast następuje, że tak powiem, grupa lobbująca za neutralnością, od razu lobbuje za neutralnością. Czyli w stosunkach międzynarodowych też nie ma tutaj porozumienia. Polityka gospodarcza. Mamy z jednej strony karlistów, którym się marzy korporacjonizm na wzór społeczeństwa cechowo-rolniczego sprzed rewolucji francuskiej, epoki liberalnej. Mamy, można powiedzieć, zwolenników wolnej przedsiębiorczości, jak Ramiro de Maeztu, i kapitalizmu. I mamy wreszcie falangistów José Antonio Primo de Rivery, którym się podoba jakiś korporacjonizm typu faszystowskiego, czy w każdym razie zbliżony. W związku z czym jednolitej linii też nie sposób wytyczyć tutaj. Dlatego dlatego można powiedzieć, że frankizm bardzo często Franco, to się wskazuje dosyć często na te wskazane przeze mnie trzy podstawowe kwestie, zmieniał zdanie. Dając jakiejś grupie przewagę w rządzie, zwykle dawał im wolną rękę, realizujecie swoją linię. Jeśli dochodził do wniosku, że ta linia nie służy Hiszpanii, czy inna linia mogłaby posłużyć lepiej, wymieniał tą ekipę i innej grupie powierzał jakby trzon władzy. I tak ten system funkcjonował przez całe 40 lat, głęboko ewoluując. Początkowo przewagę mają falangiści w sporych takich sympatiach, szczególnie do Włoch faszystowskich, którzy chcieliby się nawet przyłączyć do tej wojny po stronie Włoch, a jak po Włoch to i Niemiec, no to inaczej się nie da, którzy chcieliby gospodarki korporacyjnej na wzór faszystowski i jakby najpierw zrealizowany ten kierunek. Potem następuje w latach 50. powolna zmiana, aż w końcu na początku lat 60. dochodzą do władzy specjaliści od ekonomii z Opus Dei, którzy budują gospodarkę wolnorynkową. Także jakby te poglądy w Hiszpanii frankistowskiej w kwestiach wielu podstawowych ulegają zasadniczej zmianie. Dlatego też wielu badaczy, szukając jakby wspólnego mianownika dla całej Hiszpanii frankistowskiej, mówią, że te mianowniki są trzy. Mianowicie mianownik pierwszy. Jeżeli wszystkie poszczególne koncepcje polityczne, ekonomiczne i tak dalej mogą się zmieniać, to znaczy, że musi być jakiś wskaźnik,
jakiś, że tak powiem, mechanizm zmiany, dlaczego jedno odrzucamy, a dlaczego drugie mają przyjść w zamian. Może to być oczywiście kaprys samego dyktatora, ale Franco nie jest osobą kapryśną. W związku z czym większość badaczy przychyla się do interpretowania w ten sposób nacjonalizmu samego generała Franco. Taka doktryna ekonomiczna, międzynarodowa i ustrojowa, jaka w danym momencie najlepiej służy Hiszpanii. W tym sensie jest to nacjonalizm. To nie jest nacjonalizm pojęty jako na przykład, nie wiem, wrogość do mniejszości narodowych. Nie ma takiego w Hiszpanii frankistowskiej nacjonalizmu do mniejszości narodowych. Na przykład w Hiszpanii frankistowskiej nie istnieje w ogóle problem Żydów i antysemityzmu. Z tego prostego powodu, że jeszcze za czasów królów katolickich Żydów wygnano z Hiszpanii, a ci, co pozostali, dużo ich nie było, nie wykazywali na przykład jakichś znaczących sympatii komunistycznych, w odróżnieniu od wielu innych krajów. W związku z czym w Hiszpanii frankistowskiej antysemityzmu nie ma. Jakbym chciał napisać, czy ktoś by chciał napisać książkę o antysemityzmie w Hiszpanii Franco, to jest problem. Mało tego, raczej można znaleźć na przykład w wypowiedzi Franco, nazwijmy je w ten sposób, filosemickie, bo Franco napisał na przykład kiedyś taką powieść, w której właśnie sprzeciwiał się, bohater główny tej powieści sprzeciwiał się burzeniu synagog i zamienianiu je na kościoły katolickie. Tam jest taka narratora odpowiedź, że no skoro stoją tu synagogi, to znaczy, że są częścią hiszpańskiej kultury. Czyli, co więcej, Franco również w okresie II wojny światowej wyciągał z obozów koncentracyjnych Żydów o hiszpańskich korzeniach, przyznając im paszporty hiszpańskie. Przynajmniej kilkuset takich z Buchenwaldu, jeśli nie pamięć nie myli, Żydów wyciągnął hiszpańskich. A też, co było charakterystyczne, w okresie polityki ostatecznego rozwiązania w III Rzeszy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydawało takie, zaczęło wydawać dosyć ostentacyjnie takie pismo Sefard, czyli to jest po hiszpańsku Żyd, taki, który od pokoleń mieszka w Hiszpanii, czyli Żydzi sefardyjscy, w których było poświęcone badaniu kultury i historii Żydów w Hiszpanii. No, wydawanie czegoś takiego, prawda, w okresie, kiedy III Rzesza jest w czasie przewagi militarnej, świadczy o, że tak powiem, tutaj dużej niezależności. A i świadczy o tym, o braku, że tak powiem, jakiejkolwiek niechęci w stosunku do mniejszości narodowych. Drugim elementem łączącym wszystkie grupy, które Franco wymaga, aby być w jego obozie, jest katolicyzm. Przy czym, mówiąc katolicyzm, rozumiem pod tym określeniem katolicyzm przedsoborowy. Dlaczego? Dlatego, że Franco odwołuje się bardzo silnie do katolicyzmu przedsoborowego, wywodząc doktrynę polityczną Hiszpanii, którą rządził, z nauczania przedsoborowego kościoła. Jest to nauczanie, które się opiera na fundamentalnej zasadzie, oczywiście na wielu zasadach, ale na jednej fundamentalnej. Mianowicie państwo jest reprezentantem i realizatorem prawdy religijnej w warunkach doczesnych. Dlaczego to ma tak olbrzymie znaczenie? Ja już nie będę się wdawał w religijność samego Franco, który na pewno nie był kimś makiawelistą posługującym się religią. Franco był osobiście bardzo religijny, ale też z punktu widzenia jakby doktryny politycznej, jeżeli Kościół katolicki głosi, że prawda ma charakter taki ekskluzywny i nie wolno dyskutować o jej zasadach, no to odpowiednikiem tego typu systemu w polityce będzie system autorytarny, który również nie dyskutuje o zasadach i na przykład nie poddaje zasad katolickich głosowaniu powszechnemu. W związku z czym jakby to połączenie tego, że nad prawdą religijną się nie dyskutuje, prawdę religijną wyraża Kościół, a w polityce system frankistowski, który jest systemem katolickim. Zresztą prawda jest taka, że moim zdaniem najważniejszym powodem, dla którego Hiszpania frankistowska zaczęła zmierzchać, jeszcze przed śmiercią samego Franco, były reformy Soboru Watykańskiego II, które podważyły istotę państwa katolickiego na rzecz państwa, nazwijmy to, chrześcijańskiej demokracji, w którym chrześcijanie stanowią większość, ale niczego nie narzucają. Franco bardzo źle przyjął te reformy, dlatego, że zdawał sobie sprawę z tego, że
ten element, nazwijmy to w ten sposób, relatywizmu podważa pewność religijną, a to również podważa pewność władzy, która całe swoje uprawomocnienie czerpie z nadania Kościoła katolickiego. Dlatego, że Franco uzyskał w roku 1936 poparcie hiszpańskiego episkopatu, który tam wydał taką odezwę o krucjacie, w którym pada słowo krucjata, jako, że tak powiem, ta rewolucja frankistowska. I przez cały okres funkcjonowania tego systemu politycznego Franco z tego pierwotnego momentu wywodził prawowitość, czyli można powiedzieć, wywodził ją z kategorii religijnych. To powodowało, że jakiekolwiek zachwianie nauczania Kościoła w kwestiach, tak powiem, prawdy absolutnej, możliwość wejścia w dyskusję, prawda, tolerancji religijnej i tak dalej, podważało cały system funkcjonowania frankizmu i moim przekonaniem jest najważniejszym elementem, który spowodował załamanie się tego systemu, poza elementem personalnym w postaci braku następcy, bo szykowany następcę admirał Carrero Blanco zginął w zamachu bombowym zorganizowanym przez ETA. I wreszcie ostatnia zasada, nad którą będę chciał skończyć to swoje wystąpienie, jest zasada caudillo, czyli wodza. Dlaczego jest ta zasada ważna? Nie ma frankizmu bez samego Franco lub w ogóle bez osoby wodza. To nie tylko wynika z tego, że każdy system autorytarny potrzebuje przywódcy. Frankizm potrzebuje przywódcy bardzo specyficznego. Dlaczego? Dlatego, że całą tą pierwszą część swojego wykładu poświęciłem problemom tym rodzin politycznych i dbałości o zachowanie równowagi, żeby jedna drugiej nie wypchnęła do opozycji. Franco, jakbyśmy go próbowali z którąś z tych rodzin politycznych połączyć, z którą się utożsamia, z którą jest najbliżej powiązany, to powiem szczerze, jest to trudne do powiedzenia. Franco cały czas balansuje pomiędzy różnymi grupami w swojej teoretycznej monopartii. To cały czas, 40 lat, bardzo umiejętnego i sprytnego balansowania. Jeżeli, że tak powiem, Franco umarłby, nie wiem, 20 lat wcześniej, no to trzeba byłoby poszukiwać następcy. No i problem polegał na tym, że nie było takiego następcy, który by już nie pochodził z którejś z tych grup. A jeżeli on pochodzi z którejś z tych grup, to jeżeli dojdzie do władzy jako następca Franco, będzie miał naturalną skłonność, żeby swoją grupę wspierać i żeby ona zdominowała system. Może to się zakończyć wypchnięciem pozostałych poza monopartię i w związku z czym redukcją poparcia społecznego do poziomu, że system się albo załamie, albo będzie rządził w sposób terrorystyczny. I to, że tak powiem, dlatego element osobowości Franco jest tutaj tak niezwykle istotny. No potem jego następcą miał być ten, który zginął, czyli admirał Carrero Blanco. I taka osoba się nie znalazła. Oddano władzę królowi, no a król pierwszy co zrobił, to zarządził demokratyczne wybory i rozmontowanie systemu. Dlatego, że jak przeczytałem w książce napisanej przez przyjaciela domu królewskiego, nazwijmy to w ten sposób, jest tam wyrażona prosta myśl. Frankis odwoływał się do pewnego zestawu idei, do pewnej wizji świata. I wizja świata była dla niego ważniejsza niż konkretna forma ustrojowa. Zresztą sam król musiał przysięgać Juan Carlos na zasady ruchu, prawda, i jego prawowitość miała się wywodzić z wierności zasadom ruchu z ideą z 1936 roku, z wybuchu wojny domowej. Ale tenże, prawda, w tej książce przeczytałem, że król nie może się odwoływać do zasad ruchu i do konkretnej wizji świata, ponieważ największym zadaniem króla jest utrzymanie na tronu dynastii. Jak była dynastia w czasach katolickich, to była katolicka. Jak była dynastia, powiedzmy, nie wiem, w czasach protestanckich, to byłaby protestancka. Jak nadszedł liberalizm i demokracja, dynastia będzie demokratyczna i liberalna, ponieważ nie przyświeca im jej żadne idee, przyświeca jej tylko trwanie i przekazanie władzy potomstwu z pokolenia na pokolenie. No i to jest, że tak powiem, okazało się dziedziczenie najsłabszym punktem, na którym opierał się frankizm, bo naznaczony na dziedzica Juan Carlos, mówiąc wprost, zdradził wszystkie ideały karlizmu, których miał być miał być obrońcą i strażnikiem. Dziękuję bardzo.
chwilę przejdziemy do pytań. Z mojej strony takie pytanie, jak te ruchy, na przykład karlistowski, który był ruchem bardzo tradycjonalistycznym, chyba najbardziej w Europie, jeżeli tak. Zdecydowanie. Na to spojrzeć. Jakie tam były reakcje właśnie na te przemiany soborowe, Soboru Watykańskiego II? Zdaje się, że tam nastąpiła bardzo szybka degeneracja, tam jakieś wątki marksistowskie się zaczęły pojawiać. I też jak właśnie, drugie pytanie, jak episkopat tutaj reagował na to wszystko? Rzeczywiście karlizm pod wpływem reform soborowych w latach 60. uległ gwałtownej mutacji. Karliści podzielili się na dwie frakcje. Pierwsza, nazwijmy to ortodoksyjna, to znaczy frakcja, która głosiła to, co głosili karliści 20 lat temu, 50, 100, 150, jakby nie czuła na ten problem. No i druga frakcja, która uważała, że najważniejszym, że tak powiem, elementem karlizmu jest przede wszystkim lojalność własnemu pretendentowi do tronu, którym na nieszczęście był Hugon Carlos, który w Hiszpanii nie mieszkał, mieszkał sobie we Francji i tam się zachwycił maoizmem. No i jakiś tam, prawda, napisał książkę, mam taką w domu, to się nazywa Socjalizm Samorządowy, to tam z kolei tam właśnie trochę Marksa, trochę Tito, prawda, i tego typu rzeczy. Udzielał jakichś wywiadów, że Franco to faszyzm, prawda, który trzeba obalić i tak dalej. I grupa, że tak powiem, idąca za pretendentem, wspomagana przez nowe nauczanie kościelne, zaczęła dokonywać jakiejś dziwacznej syntezy karlizmu z marksizmem. Na czym ta synteza polegała? Ona wbrew pozorom nie była wcale aż tak bardzo nielogiczna, jakby się mogło wydawać. Mianowicie grupa ta uznała, że istotą przesłania karlizmu jest fundamentalny antyliberalizm. Bo rzeczywiście zawsze był fundamentalny antyliberalizm, tyle tylko, że w imieniu tradycjonalizmu katolickiego i nazwijmy to w ogóle tradycjonalizmu społecznego. Rodziny patriarchalne i tak dalej. Ale skoro, że tak powiem, tradycjonalizmu katolickiego po soborze nie ma, to jakby ta tradycja utraciła swój fundament. Ale przecież jest inny antyliberalizm. No, Związek Radziecki jest z pewnością krajem antyliberalnym. No to są jakieś tam epoka Breżniewa. Powiem wam państwu tak, o Breżniewie można powiedzieć wiele różnych rzeczy, ale na pewno nie był liberałem. Tak, z pewnością, tak. To jest jedna rzecz, której na pewno mu się nie da przypisać. W związku z czym jakby nastąpiła swojego rodzaju miks pomiędzy antykapitalizmem i antyliberalizmem tradycjonalistycznym z antykapitalizmem i antyliberalizmem marksistowskim. To się po części też, niektórzy badacze twierdzą pewnymi sytuacją społeczną. To znaczy, karlizm był ruchem wiejskim głównie, skupiał głównie chłopów, ludność małych miast. I część tej ludności w okresie industrializacji, uprzemysłowienia epoki frankistowskiej przeniosła się do miast. Została wyrwana z tej tradycyjnej, takiej można powiedzieć lokalnej, agrarnej wspólnoty i nagle trafiła do zatomizowanego miasta, gdzie nikt się nie zna. No i utraciła, można powiedzieć, orientację taką ideową, prawda? I tam spotkała się z marksizmem i zaczęła, no dobrze, to też są antyliberałowie. I zaczęła powstawać jakaś taka, prawda, synteza. Szczególnie to ułatwione to było ze względu na drugie pytanie, które pan zadał, nie wiem na ile przypadkowo, na ile nie. Mianowicie związane z tym, że biskupi hiszpańscy pojechali na Sobór Watykański II jako tradycjonaliści. Wrócili kompletnie zdezorientowani, dlatego że nagle się, że tak powiem, zorientowali, że Kościół popłynął w inną stronę. Część z nich zaczęła hołdować nowym prądom, inni nie wiedzieli, co mają powiedzieć i się nic nie odzywali. I pojawiła się w związku z czym w Hiszpanii cała grupa młodych marksizujących księży. Marksizujących, no, sympatyzujących z marksizmem. To się wiązało również z procesami modernizacji hiszpańskiej, powstania przemysłu i tak dalej. Pojawił się też proletariat i tym proletariatem po prostu uznali, że ktoś się musi zająć posługą i tak dalej. Zaczęli się wsłuchiwać w jego głosy i przejmować również jakby jego idee i wizję świata. Także te dwa procesy się ze sobą zdecydowanie łączą. Ja powiem tak, co więcej, Kościół w swojej akcji, że tak nazwijmy ładnie, otwarcia na lewo, miał ułatwioną funkcję.
Dlaczego? Dlatego, że związki zawodowe hiszpańskie były związkami, syndykatami upaństwowionymi, rządzonymi, kierowanymi głównie przez aparat związany z dawną falangą. Bardzo, że tak powiem, radykalny społecznie jak najbardziej, ale że tak powiem, nie występujący nigdy przeciwko rządowi, na przykład z jakimiś roszczeniami socjalnymi. I związki zawodowe innego typu, niezorganizowane w te państwowe syndykaty, były zakazane. Z jednym wyjątkiem. Mianowicie Kościół katolicki cieszył się bardzo znaczącą autonomią na terenie państwa hiszpańskiego. No i jak księża katolicy założą jakieś stowarzyszenie robotnicze, modlitewne, to nikt nie ośmieli się im tego zakazać. No i po 2 latach się okazuje, że oni czytają 2 wersety z Chrystusa i 2 wersety z Marksa. Można powiedzieć, że część księży uległa pokusie swojego rodzaju populizmu, żeby że tak powiem, Kościół stał się popularny w masach, które specjalnie religijne często nie były, tylko że niestety stało się to kosztem nauczania Kościoła. Mówiąc wprost, tam się rozwinęło coś, co się w Ameryce Łacińskiej nazywa teologią wyzwolenia. Tak. To się tam nie nazywało teologią wyzwolenia, ale mniej więcej podobny sens tego był. Jakieś próby łączenia marksizmu z chrześcijaństwem, mocno silnie inspirowane Francją. Dlatego, że ze względów językowych ta bariera językowa jest niewielka, więc docierało dużo literatury francuskojęzycznej, której nawet nie trzeba było tam specjalnie tłumaczyć. I skutek tego był taki, że jakby z Francji, gdzie ten cały ruch księży, robotników był najsilniejszy, prawda, i tak dalej. No te idee wszystkie zaczęły docierać nagle do Hiszpanii przy episkopacie, który częściowo milczał, a częściowo popierał. Zresztą była również celowa polityka Jana XXIII i Pawła VI, którzy obsadzali wszystkie wakujące po śmierci starszych biskupów, prawda, miejsca biskupie obsadzali zwolennikami zmian, i to czym bardziej radykalnych, tym lepszych. Do episkopatu również powołano biskupów pomocniczych świeżo mianowanych po to, żeby episkopat, większość uzyskali tam zwolennicy, nazwijmy to, nowego kierunku, i tak się stało. Także w pewnym momencie się nagle okazało, że Kościół katolicki stał się piątą kolumną w systemie frankistowskim, a sam Franco nie wiedział kompletnie, co ma z tym fantem zrobić. Było coś dla niego, to coś tak dziwnego, nienormalnego, nie wiedział zareagować represjami. No, co zrobić z biskupem, który jest marksistą w państwie katolickim? No, jest to problem, że tak powiem, cios w plecy, którego się nie spodziewał i nie rozwiązał tej kwestii, i ruch się szerzył. To jak jest dzisiaj? Czy dzisiaj są jakieś środowiska w Hiszpanii, które nawiązują do tradycji chociażby karlistowskiej, czy do samego Franco? No, tak. Jeżeli nas dochodzą jakieś sygnały z Hiszpanii, to raczej jest to kraj stawiany jako wzór przemian postępowych, prawda? Mamy te głośne sprawy legalizacji związków sodomickich. Mhm. Do tego, jak się ogląda na przykład hiszpańskie filmy, to widać, że tam kultura jest całkowicie opanowana przez właśnie lewactwo, i tam Franco, te czasy frankistowskie, jest odmieniana przez wszystkie przypadki z negatywnego, powiedzmy, punktu widzenia. Także czy jest tam, czy widzi pan profesor, tam jakiś horyzont do pozytywnych jednak zmian? Powiem w ten sposób. Z partią frankistowską, z tymi siłami frankistowskimi, po rozpadzie systemu stało się mniej więcej to, co z PZPR-em w Polsce. To znaczy przedzierzgnęli się też na demokratów. I problem polega na tym, że przedzierzgnęli się, moim zdaniem, dość szczerze. Dlatego, że partia postfrankistowska, właściwie ona się tam niby zalicza jako partia chadecka. Czytałem na przykład taką książkę programową byłego premiera Aznara. Ja powiem tak, w porównaniu z premierem Aznarem, Donald Tusk to jest stateczny konserwatysta. No. To bym powiedział, to jest tak dzisiaj lewe skrzydło Platformy Obywatelskiej w tej chwili, tak. To nawet nie jest partia, która się przyznaje do katolicyzmu. Oni się w ogóle właściwie przyznają jako partia taka centrowo-liberalna, tak bym to powiedział. Także jakby tego nie ma. Karlizm, znam paru karlistów, na przykład profesora Ayuso, prawda, z Hiszpanii. No to profesor Ayuso mi to wytłumaczył w ten sposób. Jak pan pójdzie do księgarni, to jest sporo książek karlistowskich.
Jest cała masa profesorów karlistów piszących o karlizmie, problemach karlizmu, cała masa różnych ma, mniejszych i większych stowarzyszeń. Problem jest taki, że jak wyjdziemy na ulicę, nie ma karlistów. Znaczy karlizm na przykład istnieje, ja się z tym zgadzam, jako dość silny ruch intelektualny, ale tylko intelektualny. Nie polityczny. Nie, nie jest to ruch polityczny i w Hiszpanii współczesnej właściwie ruchów politycznych nawiązujących do frankizmu, znaczących, mówię oczywiście, ruchów politycznych, po prostu nie ma. Rozumiem. Teraz proszę, jeżeli Państwo mają jakieś pytania. Może jeszcze dodam, że parę lat temu widziałem taką manifestację w telewizji, że zwolennicy Franco demonstrowali w rocznicę jego śmierci. Nasza telewizja podała, że to było 5 tysięcy ludzi, więc pewnie było 25. Ale w każdym razie, nawet jeżeli byłoby ich 25, to po 40 latach rządów nie jest to dużo. Pytania, jeżeli ktoś ma, poproszę. To pan się zgłosił. Tak, właśnie były pod koniec istnienia frankizmu w Hiszpanii grupy terrorystyczne, które usiłowały bronić tego dawnego systemu. Mieliśmy w latach 80. również pucz pewnego generała, który chciał właśnie ratować pewien ten dawny system. Na ile miały te próby z szansy powodzenia? Moim zdaniem nie miały, dlatego że w ciągu kilku lat, maksimum 10, zniknęła baza społeczna frankizmu. Ja uważam, że zniknęła z powodu reform soborowych, bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć. Ci ludzie nie zdążyli wymrzeć. No, niemożliwe, żeby w 10 lat. W związku z czym można to tylko po prostu wyjaśnić bardzo znaczącą zmianą mentalnościową. Byli to tacy żołnierze wyklęci, jakby. A mówi pan o tych spiskowcach? Tak. No tak, to można ich w ten sposób nazwać, tak. Krzysztof? Ja się chciałem spytać, jak wyglądała siła ekonomiczna, gospodarka Hiszpanii Franco, bo oni przeszli już suchą stopą przez II wojnę światową, jak sobie przypominamy, kraje neutralne zarobiły na tej II wojnie światowej. Pan mówi, że on prowadził dosyć rozsądną politykę gospodarczą, dał trochę porządzić tym korporacjonistom, później wolnorynkowcom. No i jaki był ten spadek gospodarczy? To wygląda w ten sposób. Frankizm z punktu widzenia ekonomicznego dzieli się na dwa etapy. Do lat 60. i od lat 60. Pierwsze, znaczy do końca lat 50. może gdzieś tak. Pierwsze 20 lat, jak to ktoś napisał, z punktu widzenia ekonomicznego jest stracone. Dlaczego? Mianowicie korporacjonizm frankistowski był bardzo silnie zetatyzowany i upaństwowiony, trochę na wzór takiego włoskiego faszyzmu i ta gospodarka była po prostu, mówiąc wprost, niewydolna. Hiszpania niewiele zarobiła na wojnie i zarobić nie mogła, dlatego że była wyniszczona przez swoją 3-letnią wojnę domową. Gospodarka bardzo mocno spętana przez państwo, była nieproduktywna i wzrost gospodarczy w Hiszpanii był bardzo niewielki. To był podstawowy problem, dlatego Franco w pewnym momencie zdecydował się odsunąć zwolenników korporacjonizmu i powołał do władzy, nazwijmy w ten sposób, technokratów z Opus Dei, którzy bardzo szybko tą gospodarkę zliberalizowali i rozkręcili. Hiszpania miała potem w pewnym momencie nawet drugi po Japonii wzrost PKB na świecie przez kilka lat. To zresztą też widać jest po przemówieniach samego Franco, dlatego że przemówienia do początku lat 60. to są przemówienia, w których opowiadając o chwale frankizmu będzie opowiadał o wojnie domowej, katolicyzmie, poparciu Kościoła, wartościach itd. I w latach 60. przemówienia się tak gwałtownie zmieniają, a to jest dość ciekawe, bo Franco jest chyba jedynym znanym mi przywódcą politycznym, który nie korzystał z ghostwritera, czyli pisał sobie przemówienia sam. I nagle na początku lat 60. zmienia się ton. Wyprodukowaliśmy 27 tysięcy nowych samochodów. Współczynnik telewizorów na 100 mieszkańców wzrósł do 37. Zupełnie się to zmienia. Nagle mamy, że tak powiem, taką, można powiedzieć, zieloną wyspę. Prawda, przyrównując do stosunków polskich. Dlatego, że Hiszpania osiąga w tym okresie bardzo intensywny, silny wzrost gospodarczy. U nas się bardzo często mówi w Polsce o tym, że Hiszpania osiągnęła wzrost gospodarczy dzięki wejściu do EWG. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Mianowicie Hiszpania Franco, kiedy Franco w
Hiszpania się rozpadała, warto na przykład zaznaczyć, że miała deficyt budżetowy i dług publiczny w wysokości zero. I tylko, że w Hiszpanii wzrost gospodarczy i industrializacja nie przebiegały równomiernie. To znaczy były regiony, gdzie przebiegała dosyć szybko i gwałtownie, i były regiony nic. I dlatego też można powiedzieć, że po wejściu do EWG, pod wpływem różnych funduszy europejskich i tak dalej, no to tak, te bogatsze regiony zapłaciły podatki, a te biedniejsze dostały je w formie różnego rodzaju dotacji. Tam cud gospodarczy po wejściu do EWG bardziej polega na innym rozłożeniu wyprodukowanych dóbr, niż miało to do tej pory. I dlatego ileś tam milionów Hiszpanów widziało w tym nagły gwałtowny boom, prawda? Ale to bym powiedział w ten sposób, cały jakby fundament tego został wybudowany wcześniej, potem to po prostu była inny sposób dzielenia wyprodukowanych dóbr. To się przede wszystkim zmieniło. Ale tak mówiąc ogólnie, to nie była pierwsza liga europejska pod względem gospodarczym. No nie, no, znaczy powiem tak, jeżeli pod względem przyrostu PKB i wskaźników, tak, ale ponieważ zaczynali z niższego poziomu, no to pierwszą ligą z pewnością się nie stali. Zresztą po dzień dzisiejszy nie są. I chciałbym zapytać tak, no bo słyszałem, że minister to był kraj neutralny, ale jednak był taki epizod, kiedy hiszpańscy żołnierze walczyli na Francji Wschodniej, tam słynna błękitna dywizja, tak? Czy mógłby pan troszkę to rozwinąć? Znaczy, czy to był taki ruch taki bardziej, nie wiem, lokalny w sensie, czy to tak było przemyślane politycznie ze strony... To było bardzo przemyślane politycznie posunięcie. Związało się z kilkoma powodami. Po pierwsze, Franco był bardzo silnie naciskany przez Hitlera na przyłączenie się do wojny po stronie osi. Miał takie spotkanie z Hitlerem, po którym Hitler powiedział, że jak miałby się z tym facetem spotkać drugi raz, to wolałby sobie wyrwać przedni ząb bez znieczulenia. Dlaczego? Dlatego, że Franco nie chciał do tej wojny wejść. Po pierwsze dlatego, że Hiszpania była bardzo ekonomicznie osłabiona po wojnie domowej, w dramatycznej sytuacji była. Po trzech latach idea nowej wojny nie cieszyła się w społeczeństwie z żadną popularnością, po trzech latach wojny domowej. Wreszcie Franco byłby gotowy się do tej wojny przyłączyć po stronie osi, gdyby już miał pewność, że Niemcy tą wojnę wygrały. No coś tam można by uszczęść Francji, szczególnie kolonie w Afryce Północnej, o to chodziło. W związku z czym postawił zaporowe warunki. Chodzi przede wszystkim o te kolonie w Afryce Północnej, które były koloniami państwa Vichy, czyli kraju teoretycznie sprzymierzonego z III Rzeszą. No i Hitler nie bardzo mógł Algierię oddać, prawda, i większość Maroka, które należały do Vichy. W związku z czym postawione warunki były kompletnie zaporowe. Ale Franco stwierdził, że jeżeli by Niemcy tą wojnę na wschodzie wygrali rzeczywiście, to warto by mieć w tym swój udział. Ale tak, żeby Hiszpania nie wypowiedziała Związkowi Radzieckiemu, a wtedy zapewne również innym krajom koalicji, wojny. Jak to zrobić? Mianowicie zrobiono zaciąg ochotników do właśnie tej formacji, o której pan wspomniał. I tutaj jest drugi, że tak powiem, myśl genialna. Franco po wojnie miał kilkadziesiąt tysięcy faszyzujących czy wprost faszystowskich ekstremistów, zafascynowanych Niemcami, faszyzmem i tak dalej, i którzy stanowili bardzo poważny problem dla niego, dlatego że grupa ta chciała dokonać faszyzacji Hiszpanii. Nie bardzo można było tą grupę spacyfikować radykalną, dlatego że grupa ta była w obozie zwycięskim. To można powiedzieć najbardziej, prawda, zaangażowany ideowy element. Ale grupa była radykalna, ekstremistyczna i niebezpieczna dla kraju. W związku z czym pozwolono im wstąpić na ochotnika do Błękitnej Dywizji i pojechać na front wschodni z myślą, że się ich tam przetrzepi. Zresztą akurat można powiedzieć, że towarzysze radzieccy wykonali swoje zadanie gruntowo, przetrzebili. W związku z czym Franco jakby uzyskał tutaj, wysyłając to, dwa elementy. Gdyby Hitler wygrał wojnę, to zawsze można powiedzieć, że byliśmy i uczestniczyliśmy. Gdyby Hitler, a gdyby przegrał, to się pozbywamy ekstremistów i zawsze powiem, że przepraszam, ale to nie byli hiszpańscy żołnierze, pojechali tam na ochotnika. Także to był bardzo, uważam, sprytny manewr polityczny. Proszę jeszcze o pytania, a może pan tutaj właśnie z Hiszpanii się wypowie.
Prosiłbym tylko tam panią o przetłumaczenie. I can tell you right here, right now, that the Allies, Americans and British, won the war. The Franco did not allow 100 German divisions down to Gibraltar, because if the Germans would have taken over Gibraltar, the American army would have never been able to land in Tunisia. Rommel would have the whole North of Africa to himself. And after the war, the Allies didn't say thank you. The Allies isolated Spain completely. They wanted exactly to starve the country to rebellion. But by the year 1946, the Francoist regime was strong enough and could defeat that policy of isolation imposed by the Allies. And the Allies later thought it could be a very interesting partner, because that honeymoon between the Soviets and the Anglo-Americans were not very lasting by 1949. So we can say that the Francoism defeated this isolation that was a sort of criminal isolation, but those who won the war, the Second World War, but were not able to win the Spanish Civil War, because those who won the Second World War lost the Spanish Civil War, and that was very painful to them. And as for that, Przepraszam, pan prezydent nie wie, o co chodziło, ale ja już zgubiłam, prawdę mówiąc, wątek w tym momencie. Jeśli ktoś z państwa potrafi to przetłumaczyć od początku i wie dokładnie, o co chodzi, to proszę, ale... A jak się nie podziękowali generałowi Franco za to, że nie przypuścił 100 niemieckich dywizji do brzegu Gibraltaru? Gdyby to zrobił, Amerykanie mogliby lądować w Tunezji, w związku z tym cała Roma miałaby samą rękę dla siebie. I praktycznie na froncie zachodnim wojna była wygrana. Tak się złożyło jednak, że wojnę w Hiszpanii przegrali ci, którzy wygrali II wojnę światową. W związku z tym zemsty izolowali Hiszpanię i próbowali wykończyć generała Franco, co im się szczęśliwie nie udało, bo on przetrzymał miodowy miesiąc aliantów. Do czasu aż się powrócili w roku 1949, ale Hiszpania przetrwała. And by 1946 the regime was strong enough. And it was not a dictatorship. Okay, it was an authoritarian regime, and that party that you mentioned, National Front did not exist. National Front did not, New Force, because I was a member of New Force in 1980, so I know the party very well. Proszę pana, tu się pogubiłem. W każdym razie pan sprostował tylko, że reżim był autorytarny, nie była to jakaś opresja, a nie było już ruchu narodowego, czyli Movimento Nacional, tylko była nowa siła i to środowisko tak się nazywało i pan do tego środowiska należał, więc pamiętam, jak się nazywało, już nie było ruchu narodowego, że ta nowa siła. After the defeat, after the death of Franco. No, till 1980 it was a member. New Force? Yeah, New Force disappeared in 1982. Disappeared in 1982? Panie Boże, już dokończymy w kuluarach. Jeżeli ktoś jeszcze ma pytania, to... Czyli ta nowa siła zakończyła się w 1982. Proszę tam. Chciałem się zapytać, są takie trzy pytania. Jak wygląda chrześcijaństwo w tej chwili w Hiszpanii? To znaczy, najlepiej wydać ile procent ludzi chodzi do kościoła? Drugie, zadłużenie Hiszpanii na dzień dzisiejszy, czy jest porównywalne z polskim? A trzecie pytanie, nazwę to siły wrogie Hiszpanii, czy doprowadzą do oderwania Katalonii od Hiszpanii? Dziękuję. Powiem tak, jeśli chodzi o dane statystyczne, nie potrafię powiedzieć, w każdym razie są bardzo niskie. Gdzieś mam w domu całą książeczkę z danymi statystycznymi, jak to rok po roku spada, ale to powiem tak, to jest społeczeństwo bardzo zlaicyzowane. 10%, 5, 7,
No myślę, że tam pewnie z 10. Nie wiem, myślę, że tutaj trzeba by pana spytać, to lepiej wie po prostu. Szczerze mówiąc, nie wiem w Polsce, jak to wygląda procentowo, także nie... Zależy, także... jakie województwo. Tak, tak, ale nie potrafię jakiejś średniej statystycznej podać w Polsce. Drugie pytanie, jeśli chodzi o zadłużenie aktualne Hiszpanii, zdaje się, że jest tak mniej więcej tak, jak to w Polsce wygląda, czy jest to oczywiście wzrost na kredyt w znacznej mierze, ale też ile to jest miliardów euro, nie potrafię panu powiedzieć. A jeśli chodzi o Katalonię, to ja powiem tak, Katalonia zawsze wykazywała bardzo silne tendencje separatystyczne. One się wiązały z kilkoma elementami. Po pierwsze, Katalończycy nie bardzo się uważali i uważają za Hiszpanów, przynajmniej znaczna ich część, z tego powodu, że po pierwsze posługują się innym językiem, po drugie mieli oddzielne państwo, Królestwo Aragonii i jakby no, traktują potem swoje uczestnictwo w Hiszpanii jako coś im narzuconego. Po trzecie, ważny jest element gospodarczy, mianowicie Katalonia jest zdecydowanie zamożniejsza i czuje się, to się nazywa płatnikiem netto, tak? Tak, płatnikiem netto, że tak powiem, uczestnictwa w Hiszpanii. I wreszcie też bardzo ważny element z epoki Franco, mianowicie Franco się nigdy nie zgadzał na jakąkolwiek autonomię dla Katalonii, nawet na język kataloński, ze względu na poparcie Katalończyków generalne dla strony republikańskiej w okresie wojny domowej. Oni nie byli komunistami, oni byli anarchistami. Jest to coś, czego ja powiem szczerze, dokładnie anarchizmu hiszpańskiego nie studiowałem, ale nie bardzo rozumiem, jak społeczeństwo przemysłowe może chcieć podzielić się na jakieś malutkie, prawda, lokalne społeczności, kiedy jakby przemysł wymaga wymiany, prawda, i tak dalej. Ja tego trochę nie, przyznam szczerze, nie łapię, ale w każdym razie anarchizm był traktowany jako swojego rodzaju kataloński wyraz świadomości narodowej. To jest nawet na sferze symbolicznej. W Katalonii zakazano korridy na przykład jako hiszpańskiej rozrywki i hiszpańskiej tradycji. Myślę, że są bardzo poważne siły zainteresowane tym, żeby Katalonię oderwać z Hiszpanii i są to siły związane z chęcią pogłębienia integracji europejskiej i które patrzą na istnienie tradycyjnych państw narodowych, nawet tak słabych, jakie one dzisiaj są, jako na potencjalne zagrożenie i dążą do tego, żeby to rozerwać. Ja powiem tak, to jest troszeczkę tak jak ze Szkocją. To znaczy Szkoci byli obywatelami Wielkiej Brytanii, póki Wielka Brytania nie wychodzi z Unii Europejskiej, to oni chcą wyjść z Wielkiej Brytanii, zostać w Unii. Myślę, że gdyby się zdarzyło coś podobnego w Hiszpanii, to ten sam byłby proceder, to znaczy by się okazało, że szybko chcą, prawda, wyjść z tej Unii, z Hiszpanii, zostać w Unii Europejskiej, a jakby głębiej tam pogrzebać, to pewnie by nam się gdzieś podilować tam kartkami i tak dalej, pokazała twarz Angeli Merkel. Proszę tam pan. Because in the UK there is no constitution. It depends on Westminster, the parliament. In Spain there is a national constitution that encumbers everyone, encompass every region. Then at Westminster they allow Scotland to hold that referendum. But if the Spanish Parliament doesn't allow Catalonia to hold a referendum, Catalonia has no right to hold any referendum. That's the difference. In Britain there is no constitution. Everything depends on Westminster, on the British Parliament. In Spain there is a constitution that encompasses everything and everything. Po prostu niezależność Szkocji jest związana z tym, że tam Westminster decyduje trochę bardziej o tym, a hiszpańska konstytucja nie pozwala w zasadzie na zastosowanie takiego wyjścia i takiego traktowania takiego obłączenia. Ja chciałem z takim głosem trochę polemicznym do tego, co pan powiedział, mianowicie o tym Soborze, że drugi Sobór mógł w ciągu, że tak powiem, 10 lat zdemolować w jakiś sposób to, co zostało wypracowane. Przepraszam za słowo zdemolować, może nie, ale sumarycznie jakby zniszczyć, unicestwić.
To znaczy, moje zdanie, jakby tak słuchając tego, co Pan mówił, to znaczy, że to się opierało na słabych zasadach, bo przecież to się nie da. Jeśli jest prawdziwy katolicyzm, przecież myśmy przeżyli czasy rozbiorowe, czasy germanizacji, czasy rusyfikacji, gdzie próbowało się żywcem to wszystko wytępić. I wartości narodowe i inne. I można było po kilkudziesięciu latach odbudować w postaci II Rzeczpospolitej, po wojnie jeszcze. To znaczy, co tam było, to przecież jakaś taka wydma piaskowa zbudowano, bo ja rozumiem, że autorytet pewien, no, Franco był na tyle duży, że pozwolił to utrzymać, natomiast jeśli coś w 10 lat albo jeszcze krócej, no to jakby no, świadczy o tym, że te fundamenty no, no były niezwykle kruche albo ich w ogóle nie było. Odpowiem bardzo prosto. Rzadko się zdarza system polityczny, który się opiera wyłącznie na jednym fundamencie. Zwykle systemy polityczne na przykład odwołują się w zakresie idei do różnych. Na przykład prawicowe dyktatury zwykle się odwołują do religii, do patriotyzmu, do nacjonalizmu i tak dalej. Frankizm jest moim zdaniem ruchem nietypowym, ponieważ odwołuje się wyłącznie do religii. I kiedy tego fundamentu w postaci przedsoborowego katolicyzmu nie ma, to tak jakby wziąć ten gmach, w którym teraz siedzimy i wyciągnąć fundament spod spodu. Dlatego, że to jest cecha specyficzna z hiszpańskiej refleksji w ogóle prawicowej. Mianowicie to, że ona jest dobudowana do fundamentu religijnego i nie funkcjonuje bez niego w żaden sposób. I to jest jej słabość. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Tak, to znaczy, że ten katolicyzm był bardzo słaby, że on był niezwykle powierzchowny, nie chcę mówić, nie, on, tylko w ludziach po on prostu był, niego on był, nie było. On był, bardzo, on był bardzo ultramontański. Rzym kazał tak, to jest tak. My nie jesteśmy ultramontanami, Polacy. Bo mówi się, że Polacy są katolikami, ale jak to ostatnio przeczytałem. Tak, wszyscy Polacy są katolikami, ultramontanami, to pod warunkiem, że papież mówi po polsku. A co tam papież napisał i powiedział po polsku, to już tego nikt nie słucha, poza tym, prawda, że jest Polakiem. I powiem tak, w Polsce, gdyby na przykład, nie wiem, papież się, że tak powiem, zaczął podpiłowywać jakiś system polityczny i duchowieństwo by zaczęło ten system podpiłowywać, to myślę, że efekt nie byłby piorunujący. Że wpływ duchowieństwa na polityczne poglądy Polaków, nawet katolików, nie jest za duży, powiedzmy to wtedy. Może gdzieś tam na Podkarpaciu. Ale tutaj, nie, na Mazowszu czy coś, to, a już na ziemiach odzyskanych to w ogóle. Tam sytuacja wyglądała inna. Katolicyzm hiszpański ja postrzegam jako mało refleksyjny, a bardzo papieski. I po prostu jak papież, że tak powiem, skręcił w inną stronę, to reszta skręciła za nim. To jest taka specyfika. No. Chociaż z drugiej strony, jak była wizyta Benedykta XVI w Hiszpanii, to były bardzo duże protesty przeciwko jego samej obecności. Tak. No bo to już jest społeczeństwo zlaicyzowane w tej chwili, tak. Tam pan. A propos tego nagłego wybuchu liberalizmu, bo to, co u nas napisał Dmowski, można sparafrazować, że zniszczenie katolicyzmu jest zniszczeniem samej istoty narodu. I to, co się stało w Hiszpanii, to się powoli dzieje w Polsce. Jakbyśmy mieli jeszcze jednego papieża Franciszka, to naród naprawdę może zbaraniać. Faktem, że ksiądz Pusławski powiedział, że Polacy tylko dlatego tak są głęboko katoliccy, że są tak głęboko niereligijni. I to może jest pewnym sposobem, dzięki któremu trwamy. Też ta opowieść o karlistach jest zupełnie zrozumiała. Takiego mamy tutaj w kraju wyznawcę świętego Miltona Friedmana, księdza Stryczka, który generalnie Polaków określa mianem katomarksistów. Że dlatego tu katolicyzm tak się dobrze trzyma, bo jest antyliberalny i oparty na marksizmie. Coś w tym jest. Historycy polscy, londyńscy uznawali, że Piłsudski, Sieroszewski, Dzierżyński i wielu innych działaczy PPS-u i komunizmu przyszło do ruchów prawicowych w wyniku postawy kontrrewolucyjnej, reakcyjnej przeciwko ideom rewolucji francuskiej. Zresztą ksiądz Poradowski też nazwał nawet nacjonalizm i wszystkie ruchy narodowe aberracją będącą produktem rewolucji francuskiej. Ale chciałem spytać o coś innego, bo ten wybuch liberalizmu poza podminowaniem przez Sobór musiał mieć jakąś tkankę. Czy w Hiszpanii w czasach Franco mogła działać masoneria? Nie. Nie mogła działać masoneria. Nie. Znaczy ja powiem w ten sposób. Jeśli już byśmy szukali czegoś paramasońskiego, mówię o tym, co w literaturze się pisze. Bo powiem tak.
nie znam tych ludzi, nie widziałem, więc się nic nie wypowiem. W literaturze się pojawia pogląd, że taki pogląd, że właśnie taka organizacja, nazwijmy to działająca na zasadach masonerii, żeby rozmontować to państwo, to było Opus Dei. Takie głosy się w literaturze przedmiotu często pojawiają, tłumaczące to bardzo prostą rzeczą. Mianowicie działacze Opus Dei założyli, że w demokratyzującym się świecie, gdzie na zachodzie Europy pozostały dwie dyktatury, czyli Portugalia i Hiszpania, los systemów autorytarnych jest przesądzony. I w związku z czym Kościół nie powinien biernie się przyglądać temu autorytaryzmowi, bo potem jak upadnie autorytaryzm, to Kościół razem z nim zostanie, że tak powiem, w stanie pod pręgierzem, tylko powinien się czynnie brać udział w rozmontowywaniu systemu i jego demokratyzacji. I w związku z czym, gdybyśmy szukali, że tak powiem, takiej organizacji, nazwijmy to niejawnej, która się zajmowała rozmontowywaniem systemu, była to Opus Dei. Taki jest pogląd w literaturze. Jak mówię, to jest pogląd z literatury. Ja nie wiem, czy tak było, bo po pierwsze nie jest to organizacja, która ma otwarte archiwa, po których można grzebać, tak. Sama Opus Dei twierdzi, że członkowie Opus Dei nie mają jednolitych poglądów politycznych i nie są kierowani. Ja nigdy członkiem Opus Dei nie byłem i znam tak naprawdę tylko z obrazka. W związku z czym mogę tylko powiedzieć, że takie głosy w literaturze profrankistowskiej się dość często pojawiają. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, jeżeli pan tam, tak? Wspomniał pan, że do roku 50. w Hiszpanii obowiązał system korporacjonistyczny. Nawet dużego, do końca. Po 50. roku założenia się zmieniły, polityczno-ekonomiczne, system wolnorynkowy. Czy w związku z tym, że po 50. roku zmieniono system gospodarczy, no, założenia polityczne, czyli oddanie władzy królowi, karlistom, wysłanie nacjonalistów, przy tym założeniu politycznym, które pan powiedział, na front, nie przyczyniło się także do zniszczenia tradycji w Hiszpanii? Jest pogląd głoszony przez socjologów, tak, głoszony przez socjologów, znaczy to jest nie tylko dotyczy Hiszpanii, tylko w ogóle, mianowicie, że religijność spada wraz z wzrostem PKB. Czyli kraje, że tak powiem, zamożne nie są krajami religijnymi, bo ludzie koncentrują się tu i teraz na tych sprawach, a nie myślą o tym, co będzie na drugim świecie. No, no właśnie, można dać bardzo dużo przykładów w odwrotnym kierunku, prawda? Tak. Mnie to, mówiąc szczerze, w związku z czym nie przekonuje, ale tak jak jest ta teza, prawda, w literaturze o Opus Dei, jako nazwijmy to paramasonerii, tak samo jest bardzo rozpowszechniona, szczególnie w socjologii, która jest taka bardzo, powiedzmy sobie szczerze, lewicująca, nie tylko w Polsce, w Hiszpanii, ale w ogóle na świecie. Taka teza istnieje, prawda, że jakby no, sekularyzacja wynikała z dobrobytu. No ja mówię, no przykład, który pan dał, jakby pokazuje, no, że jest to, że być może można mówić w niektórych krajach o takich tendencjach, ale czy to można tak zgeneralizować, to troszeczkę wątpię. Jeszcze tam pani. Ja tutaj w zasadzie właściwie za banalne w tym kontekście, ale jednak uważam, że muszę je powiedzieć, że tu widać, a poza tym ja powiem o Hiszpanii, wielkość arcybiskupa Lefebvre'a, który doskonale rozumiał granice posłuszeństwa, który, prawda, doskonale wiedział, że Ewangelia jest tym źródłem, od którego nie wolno nam odstąpić, natomiast czasy późniejsze pokazały, że to on miał rację. I pokazuje coraz bardziej, bo nasz katolicyzm się rozmydla, podobno 60% ludzi około jest za handlem, na przykład w niedzielę. No bo do kościoła chcą iść. W postaci supermarketu, no tak. Tak, no. Zostawmy, proszę państwa, kwestię handlu w niedzielę, bo to nie leży w tematyce dzisiejszego spotkania. Myślę, że możemy zmierzać ku końcowi. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować panu profesorowi. Myślę, że ciekawe, że spotkanie było, jak dla mnie, pasjonujące, też dyskusja, pytania. Pan tutaj też się pojawił przecież z Hiszpanii, także proszę też w prawo. To może jeszcze ten.
chwilę na reklamę. Tak. To jeszcze gdyby ktoś z Państwa chciał jakieś książki mojego autorstwa z moim wpisem i tak dalej, zapraszam. Dzisiaj taniej, bo dlatego, że bez żadnego dodatku handlowego przez księgarnię. A, to odłożone, proszę bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jedno co do spotkania odbędzie się 11. Za to 150 zł. Tak. Po Ukrainie, po miesięcznicy Wołyńskiej zapraszamy Stanisław. Nie ma Pani. Właśnie nie ma. Wesołych świąt Państwu życzymy. Dziękuję.